wstać. Ty jesteś. I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. Proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Alex, jesteś chory. Ja? Tak, jaki ja jestem chory. Serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć. No wreszcie, masz go? Tak, znalazłam twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj. Oto on. Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel. A, psik! Zabieraj go, mam alergię na koty. No przestań. Zaczęło się, dostałem też wysypki. A, psik! Chyba kotek znalazł sobie nowego przyjaciela. No, muszę złapać tego łobuza. Okej, no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co tam się dzieje? Coś się rusza. Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz! Rudzielcu, nie uciekaj więcej tak daleko. Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze. Znajdę tę kociarę. Wstać. Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku. Ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę mnie przepuścić. Tylko ostrożnie. Myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex, hej, spójrz szybko. Chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiadrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka. Oczywiście, że nie jest moja. Co? Nie krzycz tak. O nie, wszystko rozlałam. Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru. Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Alex, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę. Trzeba było od razu powiedzieć. Idziemy stąd. Uf, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej. A ja załatwię wszystkich. Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi, co jest w środku. Spokojnie. Tu jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Dobra. Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra. Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę.
Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj. Let's go. Okej, okej. Hej, Alex, nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powycierać kurze. Muszę tu zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie, to nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam. Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa remont. Okej, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj. Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O nie, słabo mi. Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Ups. Co za smród. Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. Oto nasze zdjęcie. A, no w takim razie nie mam pytań. Czy mogę spojrzeć na dziedziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okej. Mój kochany przyjaciel. Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie? To ja, Mila. Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla. Spójrz. Czy to on? Mój piesek. W końcu cię zobaczyłem. No chodź tu, kochanie. Musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. Mam tu prezent dla dziedziusia. Proszę. Co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie, proszę. To nie była moja wina. Chciałam dobrze. Jaki to straszne. Czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie. Nie ma mowy. Bawcie się dobrze, gołąbeczki. Nie. No pomocy. Ratunku. Ale fajne. Zostaw to, jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew! To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć babunię? Robię to dla twojej wnuczki. Żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne pączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne.
A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę! Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest. Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. To są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, udało się. Teraz czas na skittlesy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz Sprite. No jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tadam! Moje arcydzieło gotowe. Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach! Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie Sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam. To jest przerażające. Ukradła mi bitą śmietanę. Obserwuję cię. Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas próbować. Wednesday jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fu, ohyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale czad! Rebeka, znowu wygrałaś. Hurra! Znowu wygrałam. Tym razem zaskoczcie mnie jakimś pysznym makaronem. Okej. Mam kilka pomysłów. Babciu, nie śpi. Czas na gotowanie. Makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti.
A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A psik! Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie, babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O, Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, co zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Keczup, a na tym oko. Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe. Ale makaron do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z keczupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Pyszności! Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka i oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka, jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. To ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha. Prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu. Babciu, gratuluję zwycięstwa. No nareszcie, tak długo na to czekałam. Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No, dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę. Lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stoper. Czas? Start. Zaczynajcie. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka? No okej. A co ma Emma? Wow! A ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię. Nie ma mowy. Rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki, Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie. Co by tu jeszcze dodać? O właśnie! Dobrze, równiutko.
Jak trudno jest rysować kredką. Dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe. Co? Czas zaraz się skończy? Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy. Nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu, to okropne. Marie? Proszę spojrzeć. Brawo, pięknie i oryginalnie. Wygrywasz. Weź swoją lalkę Barbie. Hurra, mam Barbie. Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka. Nikomu cię nie oddam. Jesteś po prostu urocza. Emma, zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla was mam. Haha, nabrałam was. Właściwie to mam dla was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka. Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. Ej, więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, Mazaki! Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne! To też się nie nadaje. I to też nie. Przepraszam, Emma, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi psi pyszczek. Tak, o to mi chodziło. Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Marie. Mam świetny pomysł. Podruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką psią mordkę. Gotowe. Zaraz twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem. Oj, Marie, nie. Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Marie, wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Marie dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna! Jakie ma słodkie uszy! Ślicznotka! A masz! Tobie też dowalę! Ojej, przepraszam, już jesteście. Oto wasza nowa nagroda, Nintendo Switch. Widzę, że wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy, co tu mam. Ej, Marie, ja chciałam to zrobić. O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis. Auć, ostry. Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ty, ale i ładniej. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. What? Ja nic nie zrobiłam, naprawdę. Uff, udało mi się. Właśnie chciało mi się pić. Od razu coś przekąszę. Hurra, tego właśnie potrzebowałam. Etui od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe. Muszę to tylko wyjąć z etui i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma. Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję, nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu.
Marii, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uff, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra! Emma, musisz się odświeżyć. Przestań! Stop! Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty. A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz? Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ohyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon. Zanurzam go w farbie. A teraz odbijam na papierze. Idealny równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo. Marii, możesz zapomnieć o lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam u Marii? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marii, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar. Proszę. O rany, ale super. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Pyszności. Nie smuć się, Marii. Możesz jeść z drugiej strony. Co to ma być? Nie chcę tyle czosnku. Mary, mamy ogromnego pecha. Co? Ja też mam czosnek. Rany zaraz wymiotuję. To takie obrzydliwe. Dziewczyny, macie pecha. Nie zazdroszczę wam. Ja jestem szczęściarą. Zobaczcie, co mam. Tylko jedną główkę czosnku. Mogę ją zjeść w mgnieniu oka. Jeszcze się z nas nabijasz? W takim razie zaczynaj. Z łatwością. Tylko najpierw trzeba go obrać. Do tego potrzebne są tylko moje ręce. Wow, jesteś naprawdę bardzo silna. Szacunek. Teraz spójrzcie, jak jem bez mrugnięcia okiem. Patrzcie i uczcie się. Ojej, fu. To jest tak obrzydliwe. Co za ohyda. Teraz będę śmierdzieć. Nie, nie zamierzam jeść tej obrzydliwej rzeczy. Ale musisz, takie są zasady. Poza tym mam pomysł, jak nakarmić cię tym czosnkiem. Mam nawet specjalne urządzenie. To ułatwi sprawę. Dlatego otwieraj buzię, czeka na ciebie czosnkowy posiłek. No to wkładam go do środka. No, otwieraj buzię. Nie, nie mam zamiaru. Otwieraj buzię, Chelsea. Właśnie, tak, gotowe. To jest obrzydliwe. Nigdy nie jadłam niczego gorszego. Nie czuję się najlepiej. I my też. Ten czosnek za bardzo śmierdzi. Lepiej pożuj gumę. Wiem, mam tu trochę. Wspaniale, dzięki, naprawdę się przyda. Co jest to? Zapach zniknął. Cieszę się, że ci pomogłam. Teraz moja kolej na czosnek. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, teraz to już nie czosnek, a naszyjnik. Przy okazji jest całkiem ładny. Boogers. Nie wykręcaj kota ogonem. Bez względu na to, co wymyśliłaś, i tak będziesz musiała go zjeść. A więc dalej, zrób to szybko. Jesteście takie nudne. Jeśli tego chcecie, to oczywiście go zjem. Ale w nieco inny sposób. Mam świetny pomysł. Do tego celu wystarczy zwykła szklanka. I teraz ta szklanka pomoże mi pozbyć się łusek. Wystarczy nią potrząsnąć. Właśnie tak. Gotowe. Teraz czosnek nie jest taki straszny do jedzenia. Zaczynamy. Oj, fu, to jest ohydne. Oczyszczony też smakuje paskudnie. Fu, śmierdzi w całym pokoju. Nic się nie stało, wiem co z tym zrobić. Ten odświeżacz powietrza nas uratuje. O, to naprawdę działa. Tyle, że Mary nadal śmierdzi.
czujesz? Tak, źródło smrodu jest w jej ustach. Ale to nie problem. Odśpiewacz powinien załatwić sprawę. Znowu zadziałał, super. Tak, rzeczywiście. Teraz nie śmierdzę, tyle że ten odświeżacz smakuje gorzej niż czosnek. Czegoś nie zrobić dla dobrego zapachu. Lili, twoja kolej. Tak? Czy na pewno muszę? Dobra, zaczynam. Patrz, to obrzydliwe. Ona zjada cały czosnek naraz. To niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć. Obudź się, już prawie skończyła. Tak, skończyłam. To było piekło. Wygląda na to, że teraz piekło czeka także i was. Musimy zlikwidować źródło tego obrzydliwego zapachu. Wiem, akwarium. Nie, wypuśćcie mnie, błagam. Nie mogę oddychać. Poleży przez kilka minut, a potem się obudzi. A my wreszcie możemy się zrelaksować. O kurczę, mam tylko jedną puszkę coli. A ja mam o wiele więcej. Spójrz, nie mieszczą się nawet w kadrze. Masz więcej? Nie rozśmieszaj mnie. Widziałaś w ogóle moją wieżę z puszek coli? Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Tak, Lili ma zdecydowanie największego pecha ze wszystkich. I co z tego? Przynajmniej będę pierwszą, która ją wypije. Pyszności, muszę tylko rozprawić się z puszką. Gotowe! Jedno uderzenie i po niej. Ekstra. Ale o wiele fajniejsze jest to, że teraz moja kolej na picie coli. Najpierw muszę otworzyć wszystkie puszki. Coś długo je otwierasz. Ale to pewnie świetna zabawa. Chcę po prostu cieszyć się momentem otwierania tak wielu puszek. Ale nie martwcie się, wypiję je wszystkie bardzo szybko, bo mam ogromną słomkę z całą masą końcówek. To zresztą mój własny wynalazek. Spójrzcie. Ale pyszności. Rewelacja. No i po wszystkim minęło kilka sekund. Co za beknięcie. To obrzydliwe. Daj spokój, nie marudź. Lepiej pij swoją kolę. Dokładnie. To jest naprawdę super. Nie rozumiem tego. Co tu robi puszka Pepsi w wieży coli? To nie jest miejsce dla niej. Co ty robisz? Ta wieża nas prawie zabiła. Nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, dziewczyny, nie gniewajcie się. Nadszedł czas, aby cieszyć się smakiem tej niesamowitej coli. Twój żołądek nie ma dna? Jak możesz zmieścić w nim tyle napojów gazowanych? Nie wiem, ale coś aż prosi się, żeby wyjść na zewnątrz. Wow! Zmiotłam wszystko z powierzchni stołu! Niesamowite! Hej! Spodobało mi się! Okej. Bardzo lubię granaty, zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest ich dużo. A ja mam tylko jednego. To niesprawiedliwe. A widziałyście moją górę granatów? Nie mogłabym zjeść tylu w ciągu całego życia. Skoro mam tylko jeden owoc granatu, myślę, że zjem go jako pierwsza. Tylko najpierw trzeba go rozciąć. Tylko nie rób nam krzywdy. Nie martwcie się. Chcę tylko pokroić granat. Teraz muszę tylko wymyślić, jak wydostać stamtąd te wszystkie ziarna. Nie udaje mi się. A, wiem. Potrzebuję zwykłej pensety. Spróbujmy. Okej. To pyszne. I nie pobrudzisz sobie rąk. Spójrzcie, penseta jest idealna. Trzeba wydobyć wszystkie nasiona. Pospiesz się. Oglądanie tego jest bardzo nudne. Wy się nudzicie, a ja świetnie bawię. Zwłaszcza, gdy wyobrażam sobie, jak jej jem. To jest nie do zniesienia. No dajcie spokój. Skończyłam. Teraz pozostaje tylko zjeść te wszystkie pyszne ziarenka. Rewelacja. Mary, teraz twoja kolej. Come on! Hurra, nareszcie. Jak się otwiera ten granat? Jest taki twardy. Może po prostu jesteś bardzo słaba.
To nieprawda, nie jestem słaba. Mogę otworzyć te wszystkie granaty gołymi rękami. Wow, to dopiero jest moc. Wyglądasz dość przerażająco. Nawet nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje. To jest magiczne. Au, to boli. Nic się nie stało, przejdzie ci. Powinnaś zobaczyć swoje zęby. Są tak czerwone jak owoc granatu. Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją porcję. Właśnie, mam przecież całą stertę granatów. Lili, daj mi tę rzecz, szybko. Rzecz? Jaką rzecz? Lili, nie bądź głupia. Nóż, potrzebuję noża. Trzeba było tak powiedzieć, proszę bardzo. Dzięki, teraz mogę pokroić granat. Dlaczego tak dziwnie go tniesz? To on nie wykopnie. Wiedziałam, że będziecie chciały wiedzieć, dlaczego go tak kroję. Za chwilę użyję pewnego urządzenia, które niedawno kupiłam. Tylko spójrzcie. Tutaj kładziemy granat, naciskamy i podstawiamy szklankę. W ten sposób można uzyskać pyszny sok. Mam mnóstwo granatów, więc z pewnością wystarczy na szklankę soku. Jestem pewna, że będzie absolutnie pyszny. Zużyłaś tyle granatów na jedną szklankę soku? Ale jakiego soku? No to spróbujmy. O, jest pyszny. I bardzo kwaśny. Ale co dziwne, podoba mi się to. Zamierzam wypić całą szklankę za jednym zamachem. Patrzcie. Jesteś szalona. Nie jestem. To po prostu bardzo smaczny i zdrowy sok. Nowy challenge. Bierzecie udział w challenge'u jedzenie potraw tego samego koloru przez 24 godziny. Startujemy. Zacznijmy od Martina. Ale gigantyczny Snickers właśnie wlatuje do moich ust. Jest za duży, żeby go ugryźć. Zmierzę go moją taśmą mierniczą. Okej. No nie zmieści się. Muszę coś wymyślić. Racja. Czas na samuraja. Mam tylko jedno zadanie. Pokroić Snickersa. Zrobię to choćby nie wiem co. Gotowe. Ale super. Teraz mogę z łatwością zjeść całego batona. O tak. Pyszności. To jest moje i to też jest moje. Gotowe. Nancy, teraz ty. Z chęcią. Mam tu troszkę niebieskich chipsów Takis. Zaraz zjem coś smacznego. Ojej, są naprawdę ostre. Ale są takie dobre. Chcę więcej. Są takie pikantne. Fantastyczne. Ojej, ale ostro. Za ostro. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. To straszne! Nancy, przestań! Czemu tu pachnie spalonymi włosami? O nie! Ja płonę! Uratujcie, chwileczkę! Udało się. O nie! Nancy wciąż się pali. Wiem, co robić! Mam tu akurat pod krzesłem wiadro wody. Mam nadzieję, że jej wystarczy. O tak! No w końcu! To było okropne. Jak się okazuje, takie wcale nie są takie nieszkodliwe. Jestem cała mokra. Muszę się tego pozbyć. Już po wszystkim. Dzięki za pomoc. Jill, teraz ty. No witam cię, moja różowa gumo. Wow, jaka ogromna hubabuba. Pierwszy raz w życiu widzę taki rozmiar. Ojej, ale się stoczyła. Dobra, zaczynam jeść. Ojej, jaka pyszna. Zjem wszyściutko. Jill, jak wcisnęłaś w siebie tak dużo? Po prostu uwielbiam gumę, więc jestem gotowa na zjedzenie nieskończonej ilości. Chcecie zobaczyć największego balona w swoim życiu? Mam zamiar takiego nadmuchać. Jill, może wystarczy, to już przesada! Ojej, przepraszam. Nie chciałam, żeby tak wyszło. Muszę pozbyć się resztek gumy. Oja, co jest z moim nosem? Jest różowy. Pozostali mają czarny i niebieski. Najwyraźniej to efekt uboczny jedzenia potraw tego samego koloru. Nie martwcie się, to nic na zawsze.
Gotowi na nowy smakołek? Jest przed wami. Martin ma czarnego burgera, Nancy niebieskie lody, a Jill ma dużego różowego pączka. Kto zacznie? Jill? W porządku. Szybko rozprawię się z moimi pysznościami. Nóż i widelec w pogotowiu. Ale apetycznie to wygląda. O tak. Uwierzcie mi proszę, że to jest pyszne. Tak się cieszę, że to wszystko dla mnie. Okej, skończyłam. Dojadłam pączka, możecie zacząć swoje posiłki. A mogę ja? Dzięki. Jestem taki głodny, że mógłbym zjeść słonia. Skończę z tym w mgnieniu oka. Najpierw założę rękawiczki, bo nie chcę się pobrudzić. Przepraszam, Jill. No w końcu udało mi się je założyć. No i jak to ugryźć? Nie wiem, z której strony. Jest jakiś taki za duży. Może podzielę go na części. Myśleliście, że chciałem napić się kawy? Nic bardziej mylnego. Za pomocą tego kubeczka zrobiłem takie oto mini burgery. Spróbujmy. No teraz o wiele łatwiej to jeść. Pyszności. Zrobię sobie kilka takich małych burgerów. Cudownie. Cudownie. Ojej, zostało mi kilka kawałków na twarzy. Jestem pełny. Nancy, możesz zakończyć tę rundę swoimi lodami. No to zaczynam. Chociaż ta łyżka jest troszkę za mała w porównaniu z tymi ogromnymi lodami. Znajdźmy większą. Ta będzie idealna. Okej. O nie, to jest za ciężkie. Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciłam wszystkie lody na podłogę. Dobra, mogę jeszcze troszkę zjeść. Dzięki, Martin. Twoje uszy są czarne. A twoje zrobiły się niebieskie. Jill, a ty masz różowe. Rany, ale super. Dziewczyny, chcecie zobaczyć sztuczkę? Jest palec? Nie ma palca. Jest i nie ma. Gdzie jest palec? Wracaj. O, dali nam nowe przysmaki w tym samym kolorze. Dostałam rolki z oczami. A ja ogromną czarną babeczkę. A ja mam ogromny różowy makaronik. Jest ciężki, ale dam radę go podnieść. Hurra! O nie, zaraz upadnę. Uff, dzięki wam. Chyba lepiej go zjem. Tylko nie wiem, od której strony zacząć. Mam pomysł. Magiczna transformacja ze zwykłej Jill w Jill Karate Kid. Zamierzam zrobić pokaz sztuk walki. A ja! Gotowe. Dziękuję, przyjaciele. A teraz możemy próbować tego idealnego różowego makaroniku. Pyszny. Nie wiedziałam, że masz taki apetyt na słodycze, Jill. No muszę jakoś doładować sobie tę moc. Pokażę wam mój firmowy cios. Makaronik podzielił się na cztery części. Będę kontynuować jedzenie. Nie mogę przestać. No i po wszystkim. Jestem najedzona. Mogę wrócić do swojej standardowej postaci. Martin, teraz ty. Super, akurat zrobiłem się głodny. Zacznę od kremu. No i jak? Pyszny. Dziewczyny chyba coś knują. Co się zaraz stanie? Martin, chyba masz kłopoty. Twoja twarz jest już zabarwiona na czarno? Czy to krem? To wcale nie było śmieszne. Jestem teraz cały brudny, a babeczka jest zniszczona. Chociaż krem na niej nadal jest bardzo smaczny. Nie podzielę się z wami. Jak się trzyma te pałeczki? Tak? O, takie trudne. A może tak? Nie? A tak? Dobra, spróbuję po swojemu. Zaraz. O nie, spadło. Ogarnę to bez pałeczek. Najlepiej jeść rękami. O tak, pyszności. Palce lizać. Martin, masz tu krem. Świetnie, dzięki. O mamo! Cześć! Jak wam się podobają moje nowe oczy? Fajne, co? Zostało mi ostatnie oko. Najpierw zjem żelka. A teraz oczko.
Wow, spójrzcie na moje ciało, zrobiło się niebieskie. A Jill ma różowe, a ja czarne. W tej rundzie Jill dostała różową pizzę, Martin czarny makaron, a Nancy słodkie, niebieskie naleśniki. Jedzcie szybko. Te naleśniki pachną niesamowicie. W dodatku mają borówki, uwielbiam je. Co za uczta. Co? Chcecie borówek? No to łapcie, Jill, masz. Martin, nie złapałeś. Teraz ja. Jakie dobre. Bierzemy jeszcze jednego naleśnika. Patrzcie, co potrafię. Fajnie, co? Tam, złapałam. Został ostatni. O, a tego ja złapałem. Ja też zrobię śmieszną minkę. Nie rzucę się naleśnikami. Przepraszam. A ty z czego się śmiejesz? Dobra, mogę zacząć jeść mój czarny makaron. Spróbujmy. Dobry. Jestem tak głodny, że jestem gotów zjeść wszystko naraz. O tak. Co za uczta. Najpyszniejszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłem. Co za prędkość. Jak on to w sobie zmieścił? To była łatwizna. Dobra, skończyłem. Jill, możesz kontynuować. Tylko muszę wymyślić coś ciekawego. Mam pomysł. Pokroję pizzę w spiralkę przypominającą węża. Nikt wcześniej nie jadł pizzy w ten sposób. To będzie mój własny eksperyment. No i można próbować. Ale dobre. Okazuje się, że pizza z piankami marshmallow jest nawet lepsza niż z pepperoni. Dzięki takiemu pokrojeniu pizzy zjadłam ją o wiele szybciej. O rany! Moje ręce zrobiły się różowe. Ale pięknie! Nasze też są kolorowe. Czeka na was nowe, pyszne jedzenie. Jill ma paluszki Poki, Martin butelkę coli, a Nancy dostała żelkowe ludziki. Wszystko wygląda naprawdę fajnie. Nancy, zaczynaj. Nigdy nie jadłam czegoś takiego. Ale pyszne i takie kwaśne. Zjem ich więcej i ciekawe, co się stanie. Zaraz zobaczymy. I ostatni mały człowieczek. Ojej, ta kwaskowatość jest taka orzeźwiająca. Jill, teraz ty. Świetnie. Słodkie paluszki Poki, w dodatku truskawkowe, moje ulubione. Nie mogę przestać ich jeść. W sumie to mogę dodać troszkę syropu truskawkowego. Truskawek nigdy za wiele. O tak, palce lizać. Skończyłam. Martin, tylko ty zostałeś. No dalej. Hurra, zaraz wypiję tę wielką butelkę coli. Nawet nie zauważycie. Ojej, to słodki żel. Ale odlot. Muszę to szybko zjeść. Jill, zróbmy mu psikusa. Naciśnijmy butelkę naprawdę mocno. Ej, dziewczyny, wystarczy. Mam już dosyć. Ej, przestańcie. O kurczę, ale się najadłem. Martin, jesteś cały czarny. A ty cała różowa. Nancy, a ty niebieska. Gdzie ona się podziała? Jill, gdzie wszyscy przepadli? Cześć, Nancy. A oto i Jill. Nie zapomnieliśmy też o Martinie. No i jak wrócicie do siebie? Mam pomysł. Mam w apteczce odpowiednie lekarstwo przeciw kolorom. Wypijemy je i wszystko zniknie. Ojej, co się dzieje? Wow, wróciliśmy do normalności. Gratulacje, przeszliście challenge. Hurra! Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko?
Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Po raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim! Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No, to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. Nie można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. No, ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe, jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Auć! Jestem cała w czekoladzie, to niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis, to było super. No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone. Wow, u mnie też. To najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhony? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super. Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy. O nie, mój iPhone. Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon. Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka. Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca. Mary ma szczęście. Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona Kinder niespodzianka. I to tak dużo. Niesamowite, u mnie też. 6 sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe. Hurra, jestem szczęściarą, mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mleczna czekolada. Uwielbiam ją. O, w środku są M&M'sy. To jest pyszne. O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki. Pachną tak słodko. Fu, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe.
Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Fuj, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder Niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki. Lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder Niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę. Nie. Jak można dać komuś Kinder Niespodziankę? To jest tylko moje. Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem. Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Szykuj się, Chelsea. Góra zjeść następne. Niech będzie to. Stop. Co to za paskudny smak? Co, nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie Kinder Niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups. Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj. Nie. Nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda, super. Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Coca-Cola świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki M&M's. Czekoladowa kola i cukierki M&M's. To idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, pomocy, jestem cała mokra. Jak ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już coli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja. Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.